Nazywam się Paweł Owczarz, mam 40 lat, z zawodu jestem fizjoterapeutą i trenerem tenisa. A od niedawna mam zaszczyt być dyrektorem turnieju BNP Paribas Katowice Open. Sport w moim życiu był od dziecka. Pamiętam, jak mój tata zaprowadził mnie po raz pierwszy na korty tenisowe w Inowrocławiu, gdzie pod okiem wspaniałego trenera Jerzego Gomuły stawiałem pierwsze kroki na korcie. Potem miejsce tenisa w moim życiu zajęła lekka atletyka, gdzie odniosłem dużo większe sukcesy, bo udało mi się nawet rywalizować z najlepszymi juniorami w Polsce. Ukoronowaniem mojej kariery lekkoatletycznej było zdobycie tytułu mistrza Polski juniorów w biegach średnich w Spale. Po przygodzie z lekką atletyką pojawiły się studia. Studia też związane ze sportem. Była to Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, gdzie studiowałem rehabilitację ruchową. I udało mi się spotkać na swojej drodze wspaniałego człowieka. Był to Albin Batycki. Wspaniały zawodnik, wspaniały tenisista na wózku, od którego bardzo wiele się nauczyłem. Byłem jego trenerem, z którym osiągnęliśmy bardzo wiele sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej. Później swoje doświadczenie wykorzystałem, pracując z kadrą polskich juniorów w tenisie na wózkach. Moje doświadczenie w organizacji imprez tenisowych sięga początku 2000 roku, kiedy właśnie z moim przyjacielem Albinem Batyckim zaczęliśmy organizować pierwszy turniej w Polsce z cyklu Masters dla tenisistów na wózkach. Potem apetyt rósł w miarę jedzenia i w 2003 roku podjęliśmy decyzję, że zorganizujemy dużą imprezę międzynarodową. Było to Leszno Cup. Było to bardzo duże przedsięwzięcie jak na owe czasy i był to jeden z pierwszych turniejów międzynarodowych w Polsce. Robiliśmy go przez 2 lata. Następnie przez te lata też organizowałem wiele turniejów narodowych, gdzie najlepsi tenisiści na wózkach mogli się zmierzyć ze sobą. Turniej BNP Paribas Katowice Open jest największą imprezą tegoroczną tenisową w kraju. Najprawdopodobniej, patrząc na kalendarz, będzie to przez najbliższe lata największa impreza tenisowa w Polsce. Nieprzypadkowo jest także miejsce. Jest to magiczny, wspaniały Spodek, jedna z najwspanialszych aren sportowych w naszym kraju. Polski tenis w obecnych czasach święci ogromne sukcesy. Siostry Radwańskie, Jerzy Janowicz, Łukasz Kubot są to nazwiska znane każdej osobie w Polsce. Myślę, że jest to idealny moment, żeby przyciągnąć sławy żeńskiego tenisa tutaj do nas, do Spodka, do Katowic, żeby te małe dzieci, te średnie dzieci oraz osoby dorosłe mogły na własne oczy je podziwiać. Moim marzeniem jako dyrektora tego turnieju jest to, żeby tenis w naszym kraju za sprawą tego turnieju stał się jeszcze bardziej popularną dyscypliną sportową.